Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam bardzo fajny samochód, który ściągnęliśmy ze Stanów. Jest to Jeep Cherokee, rok produkcji 2019 rok, wersja po faceliftingu, silnik 3,2 litra, piekielnie mocny, 270 koni. Bardzo ciekawe auto. Zapraszam. Samochody z USA. Nawet do 40% taniej. Sprawdź antares.usa.pl. Tak jak wspomniałem, dzisiaj prezentuję Wam Jeep Cherokee, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. Samochód z 2019 roku, czyli nowe auto. Samochód ze znikomym przebiegiem, 13 tysięcy kilometrów około. Samochód z bardzo dynamicznym silnikiem, 3,2 litra pojemności, z mocą 270 koni. Samochód, który tutaj widzicie w kolorze białym, bardzo ładne zestawienie, biała karoseria, ciemny środek, drapieżny wygląd. Warto zauważyć, że wersja, którą tutaj widzimy, już jest po faceliftingu. Mamy takie dosyć drapieżne, intensywne światła. Z przodu skomponowane z grillem wygląda naprawdę i dostojnie, i jednocześnie zadziornie. Warto zwrócić uwagę na to, że już te reflektory mamy w LED-ach, zarówno przednie, jak i tylne lampy bardzo ładnie się komponują tutaj do tego samochodu. Samochód w wersji wyposażenia Limited, czyli tej najbogatszej, widać to w wielu detalach, o których zaraz powiem. Jest to o tyle istotne, że wnętrze, które tutaj mamy, jest komfortowe, silnik dynamiczny, naprawdę samochód godny uwagi. Tak jak widzimy, napęd 4x4 w tym samochodzie nikogo nie dziwi. Samochód jest pokolizyjny. Kolizja, którą miał okazję przebyć ten samochód, nie była jakaś mocno inwazyjna, skończyło się na wymianie maski, błotnika, fartuchów, elementów zawieszenia. Oczywiście cały kokpit też został wymieniony na oryginalny, bez żadnej regeneracji. To sprawiło, że ta naprawa była dosyć szybka i prosta, więc samochód od razu trafił na warsztat i mógł być naprawiany. Istotne w tym samochodzie jest to, że mamy auto przed sobą, które ma przebieg 13 tysięcy kilometrów. Sam silnik 3,2 litra jest bardzo dynamiczny, ale też myślę, że przy tej pojemności, przy tych gabarytach samochodu dosyć oszczędny. Spala średnio około 9 litrów benzyny na 100 km. W oczy rzuca się eleganckie i dostojne, bym powiedział, a jednocześnie w takim sportowym wydaniu wykończenie auta. Mamy tutaj skórzaną tapicerkę. Mamy charakterystyczne dla wersji Limited przetłoczenia nawet na siedzeniach z napisem Jeep. Samochód bardzo funkcjonalny, wyposażony w najnowocześniejszy system obsługi Jeepa. Pozwala na kontrolować wszystkie procesy z poziomu dotykowego ekranu. Mamy możliwość połączenia telefonu z samochodem za pomocą Android Auto, co rozwiązuje nam temat aktualności map w nawigacji, ponieważ czerpane są one z Google Maps. Samochód wydaje mi się być bardzo ciekawym, godnym polecenia. Myślę, że Wam też się spodoba. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Zapraszam także do zasubskrybowania naszego kanału. Myślę, że kolejne filmy będą równie ciekawe. Dzięki wielkie, pozdrawiam.